stoisku firmy Seron. Jakby mi panowie powiedzieli za to ten złoty medal, co to jest za maszyna, czym się wyróżnia wśród konkurencji? Otrzymaliśmy złoty medal za maszynę Pro Robotic. Jest to integracja centrum obróbczego do drzwi, łącznie z ramieniem robota, które automatycznie pobiera, kładzie na stole obróbczym drzwi, później po tej obróbce ściąga je, paletyzuje, a więc tak naprawdę rola operatora ogranicza się do podstawienia palet, przyciśnięcia przycisku start. I to jest jakby główna otoczka, natomiast już zaglądając głębiej do tej maszyny, to również są innowacje w kierunku przemysłu 4.0, czyli zarządzania całym parkiem maszynowym z poziomu jednego komputera i jednej osoby nadzorującej cały park maszynowy. I ta maszyna jest zbudowana w takiej koncepcji, że wpinamy ją do sieci, jest to widoczne, a tak jeszcze głębiej, to mamy kontrolę nad każdym kluczowym komponentem, który również jest do tej sieci wpięty, i my jako producent możemy na prośbę użytkownika robić korektę ustawień maszyny, parametrów z siedziby naszej firmy. Z tego co widzę, to jako przykład jest produkcja drzwi. Czy to jest maszyna dedykowana do produkcji drzwi, czy też ma inne zastosowania? Tutaj akurat pokazujemy maszynę dedykowaną do obróbki drzwi, natomiast jeśli chodzi o tego typu maszyny, to one są bardzo uniwersalne i jako producent przystosowujemy je do danego typu obróbki. Do każdej aplikacji. Tak, do każdej aplikacji dostosowujemy do życzeń klienta tak naprawdę. A do jakiej wielkości zakładów to jest skierowany produkt? Tak naprawdę produkty mamy skierowane od małych zakładów stolarskich poprzez średnie do dużych zakładów produkcyjnych, także jesteśmy dosyć uniwersalni. Jeśli chodzi o tego typu maszynę, przypuszczam, że to będą średnie i duże zakłady. Super, fajnie, dziękuję.